Przepraszam, jasno ci? Tak, bardzo. Chyba, że cię olśniłem. O, dokładnie. W skali od 1 do 10, jak bardzo ci się podobam? Powiem ci, że szczerze, tak z 11. A ty chyba mnie podrywasz. Nie, chłopie. Co, chłopie? A ty jesteś znana, czy coś takiego? Znaczy, możemy się poznać, jak chcesz. Ej? Okej, okay. Masz chłopaka? Nie, nie mam. A chciałabyś mieć? Może. A ile masz lat? A na ile ci wyglądam? Pomiędzy 12 a 21. No to 16. No to 16, no to tak mniej więcej po środku. Ale 16 już skończone, czy idziemy w 17 już tutaj? Kończone 3 marca. A, to już ten, to już w porządku. I gdzie mnie chcesz zabrać na randkę? Domaczka. Kurwa, to niezbyt Ja wiem, że ekskluzywnie. to jest oklepane, bo często tam ludzie chodzą, ale No. no chłopie, McDonald's to jest tak jak niebo. Chodzisz do nieba. Prawda. No mówię tak, jak jest. To możemy zrobić tak, że wejdziemy do nieba, potem w siebie, w tym niebie. Możesz zostać moją chmurką. Romantycznie. A pamiętaj, że ja wszystkie ważne rzeczy pakuję w iClouda. Penis jest bardzo ważny w moim życiu. No, dobre teksty. Pierwszy raz słyszę. Bo stałe teksty to jest skręcisz mnie jak talerz mikrofali. To, no, ten. A ty, bo koleżanka Powiem ci tak, napisała. albo. Sorry, powiadomienie. A, nie, bo tak trochę mi oczy prześwietliło. Poczułem się jak na komendzie, jak mi zdjęcie robili do kartoteki. Siedziałem w więzieniu, wiesz? Tak? Jak było? Ciężko? Jak Kurwa. jedzenie? Jak jedzenie? Powiem ci tak, trochę dupa bolała, bo ogólnie problem był taki. Problem był taki, że zostałem pomówiony. A o co dokładnie, jeśli mogę spytać? O gwałt na nieletniej. A to nie był gwałt. Tylko, że prokurator się przypierdolił do tego, że miała 11 lat. Moim zdaniem była zgoda, tak? Więc no. Ja ci wierzę, chłopie, wierzę Dobra, ci. to kiedy mnie do tego maka zabierzesz? A kiedy przyjedziesz do Gdańska? Mogę być za 4 godziny. Dobra. Tylko jest pytanie, czy w wieku 16 lat mama cię z domu wypuści o 1 w nocy? Mamy nie ma. To co, macie wolną chatę? No. To czemu nie kręcicie jakiejś biby, tylko siedzicie i zamulacie na umegle? Bo była niedawno biba, która się źle skończyła A jak i się miałam skończyła? rozwaloną chatę. Co? Jak rozwaloną chatę? Co się stało? Opowiadaj. Interesuje mnie to. No, w skrócie, bo jakby ja się tu wprowadziłam do Gdańska, znaczy no, do kamienicy, do apartamentu i to było wszystko nowe. No i przyszły osoby, których nie znałam i rozwalili mi łóżko, szklanki, było wszędzie piwo na ścianach i tak dalej. No to już Czyli połącz fakty. taki budżetowy projekt X to trochę był. A mieliście karła? Co mieliśmy? Karła. Nie. No też. Znaczy, no jeden się ze schodów spieprzył, a specjalnie se zjeżdżał głową w dół. Powiem ci, że dosyć ciekawe imprezy organizujesz, ale już w planach nie masz żadnej innej, bo ci dom zdemolowali, tak? Coś mam, wakacje. No, no to niby jest za 2 miesiące, tak, jakoś tak. A rodzice o tym wiedzą? Co wiedzą? Że masz w planach zrobić kolejną imprezę po zdemolowaniu mieszkania? Pewnie. W sensie to już będą takie osoby, które znam i to będzie taka domóweczka mała. Aha. A co ci ogólnie mama powiedziała, jak
wchodzi do domu, a tam pół domu rozpierdolone w trzy dupy. W sensie ja na drugi dzień posprzątałam te ściany i tak dalej, i szklanki pozbierałam, tylko, tylko łóżko było rozwalone. A co oni na tym łóżku robili, jeśli można wiedzieć? Ktoś miał za dużą mochotę, czy co? Nie wiem właśnie, ja się na koniec imprezy dowiedziałam, że mam rozwalone łóżko i zaczęli naprawiać mi je. Naprawiać po pijaku oczywiście. I powiedziałam, że tańczyłam z koleżanką TikToka. To jest co łeb takie. Aha, tak. Czyli i twoja mama powiedziała, że spoko, że jak tańczyliście TikToka, to można łóżko rozpierdolić. No tak, że koleżanka tańczyła, no i skoczyła na to. No ale i tak się dowiedziała później, bo zobaczyła filmiki. To... Aha, a jakaś kara była? Nie. To masz spoko, właśnie stary. Właśnie śmiesznie nie, ale no jest spoko, stary. No masz spoko, stary. No. Jak ja bym rozpierdolił pół mieszkania w twoim wieku, to by było nieciekawie, no. Ja też nie wiem, dlaczego moja mama tak zareagowała tak spokojnie. Znaczy ja jej powiedziałam, że ta domówka nie wyszła tak... A twoja mama jest twoim tatą? Nie. A chciałabyś mieć nowego? Miałam. I teraz nie wiem, czy trzeciego chcę. No ale wiesz, ja jestem spoko, twoja mama jest spoko, to może byśmy coś tam zrobili. Jak nie będziesz zabierał co drugi dzień do Maka, to spoko. Okej, okay. Czyli sprzedaż mamy za wizytę w McDonaldzie. Nie, no jeśli... A ile twoja mama waży? Ile co? Ile waży? A skąd ja mam powiedzieć? No nie wiem, no tak na oko, bardziej 50 czy bardziej 95? Nie wiem, 60-70. A, no to tak akceptowanie. Jest ładna czy nie? Ale tak szczerze. Jest ładniejsza od moich wszystkich koleżanek. No jak patrząc, naprawdę. Jeśli wszystkie są podobne do ciebie, to jest taka statystyczna możliwość. Dobra, dobra. Dobra, pokaż mamę. Poczekaj. No, poczekaj. No, powiem ci, że no. Nie widać, dobra, czekaj. Nie, trochę było widać, figurę przede wszystkim widać. Nie no, bardzo sympatyczna z twarzy. Bardzo. Dobra, to może w ramach zapoznania byśmy zrobili tak, że ja ci podam adres, bo wiesz, jak ogólnie psy się poznają? No, nie wiem. Ja mam ogólnie ksywę Pitbull. Bo psy ogólnie poznają się tak, że się obwąchują. Przede wszystkim wąchałem sobie dupę. Byłaby szansa, żebyś załatwiła jej zużyte majtki i mi je wysłała? Ja wtedy sobie powącham, czy to jest, wiesz, dorodny śledź, czy to jest po prostu, wiesz, jakiś tam gówniany karaś. Aż to zastanowię się nad tą propozycją. Postawię ci za to dwa razy maka. Full zestaw powiększany, kurwa. Cola, frytki, nie? Żeby nie było, że tutaj są jakieś... Wytransferowałabyś właśnie jakieś takie ładne stringi mamy za dwa maczki? Za dwa tylko? I McFlurry dorzucę. No i ciastko jabłkowe na ciepło. No niech kurwa stracuje. Mama lubi ciastko jabłkowe. Okej. Okay. To jak? Może później dam ci znać, dobra? No ale jak później, jak teraz tylko rozmawiamy? Ja ci puszczę blika teraz na 5 dych, żeby nie było, że ten, że kłamie. Dobra, okej. Okay. Czyli sprzedaż majtki mamy za 5 dych. Tak, tak. A wiesz, ona się nawet nie skapnie, wiesz, czasami, mi na przykład pralka pożera skarpetki, więc wiesz, można też tutaj zafejkować, że jakieś stringi się zgubiły. Nie skapnie się, co ty. Okej. Okay. Dobra, tylko wiesz, to muszą być takie dobrze znoszone, nie, żeby zapach był intensywny. Jaki kolor chcesz, czerwony? No nie wiem, a pokażesz jakie są? Nie chcę mi się zbyt nastawać. Nie, no... No weź się bujnij, no ja ci 5 dych daję od buta. Czyli na fejku tutaj. No wszystkie kolory. Naprawdę, wszystkie. Czyli chcesz skama przyjebać tak zwanego, tak? Chciałeś mnie oszukać na pieniądze.
Wiesz, że to jest tarany? Chłopie. Chłopie, chłopie, co ty gadasz? Nie, nie, Jak ci się z łóżka nie chce wstać, to już widzę, jak idziesz na pocztę i wysyłasz zużyte majtki mamy. Bo teraz leżę pod kołdrą z komputerem na nogach, no chłopie. No to niech twoja koleżanka się bujnie, bo i tak jest tutaj spędna. Nie. Nie. Uwierz mi, zaufaj mi. Ma wszystkie kolory, zrobimy, wybierz. A twoja koleżanka ma ksywę kartofelek? Tak. Bo akurat tak wyglądasz. Dobra, to skoro tutaj nie zlepimy deala do końca, to ja jestem zmuszony odejść i tyle, ale pomyśl o tym, jakbyśmy się kiedyś jeszcze widzieli i byś miała tutaj jakieś majteczki pod ręką, to ja jestem zawsze chętny. Okej, okay, a w ogóle, znaczy ja cię coś kojarzę, nie wiem, na TikToka masz jakoś, tak? Mam TikToka, no. No, to moja koleżanka powiedziała, że czy ja gadam z Nitro, tak? Nitro, ty jesteś Nitro? Nie, to akurat są pomówienia. A. Take fun mam na TikToku. Take fun, dolnik i ty. Tak, Efun. To poczekaj, mogę się spytać koleżanki, czy to ty? Nie. Nie? Nie może, nie. Nie mogę. Nie możesz. Dobra. Dobra, to cześć. To. Kurwa, prawie majtki kupiłem. Tak mało brakowało. Tyle. Magda przesyła 10.